Siema. Czy mnie słychać? No siemanko. Jeszcze chwilka, muszę się przygotować. Chwila. Witajcie. Coś dzisiaj porobimy. Więc tak, jestem już na etapie tego pojazdu. Jak słabo słychać, to mówcie. Będę się starał, nie wiem, głośno mówić czy coś. Siema. No, więc jesteśmy na takim etapie. Silniczek, tu już mamy kabinę. Tak to wygląda. Teraz będziemy sobie to wszystko montować, ale położymy sobie pierw podstawowe kolory na resztę pojazdu. I od tego myślę, że zaczniemy. Masakra z tą ramką. Dobra, mniejsza o to. Mamy tu na większość położony już podkład. To jest Surfacer 1000 chyba prawdopodobnie. Dziewiczki. Dobra. Siema. Jak wiecie, wewnątrz ten pojazd, znaczy ogólnie pojazd był dostarczony nam Polakom, jednostkom specjalnym, prosto z Afganistanu. Kurde, ta ramka to mnie tak denerwuje. Był dostarczony przez Amerykan, oczywiście był w kolorze żółtym, bo tak Amerykanie go użytkowali. Siema. Natomiast Polacy, nasze siły przemalowały ten pojazd na kolor zielony, tak? Bo takim kolorem może identyfikuje się nasza polska jednostka AGAT, więc został on tak przemalowany. Ale wnętrze zostało żółte, nie zostało ono przemalowane, dlatego no, musimy działać etapami w tym modelu. No i tyle, no. Bierzemy się za robotę. Będę starał się zrobić na nim także... No, później zobaczę z chęcią. To fajnie, to zobaczę później. Będę malował go prawdopodobnie tym kolorem. Jest to Amomik. Dlaczego jaśniejszego troszkę koloru używam, a nie używam na przykład koloru... No prawie jest taki sam. Szczerze. Pomyślimy jeszcze, jakby to zrobić, bo ten wygląda mi na ciemniejszy, ten na jaśniejszy. Wy możecie troszeczkę mieć przekłamanie na kamerze, natomiast powinienem wychodzić od ciemnego koloru. A dlaczego nie chcę używać bardzo ciemnego koloru? Z racji dlatego, że dalsze efekty przyciemnią cały pojazd, a tego bym nie chciał. Chciałbym, żeby widoczne były
rozjaśnienia, cała modulacja, żeby to wyglądało tak fajnie, realistycznie, ale także i z lekką nutką takiego artystycznego smaku, tak? Czyli teoretycznie powinniśmy wychodzić tu jak od jakiegoś ciemnego koloru zielonego. Ale zaraz coś wymyślimy na pewno. A zielony, ciemny kolor to byłby na pewno... Może coś takiego? Tak? Wtedy różnica jest dość widoczna, jak widzicie. Może wyjdziemy faktycznie z tego koloru, rozjaśnimy go tym, ewentualnie dodamy troszeczkę żółtego w niektóre miejsca, tak? Ale to jeszcze zaraz sobie wybierzemy. Gdzie to ta ramka, to mi po prostu wyskakuje w momencie, kiedy mam autofokusa, wiadomo. Ale ramka ma wyszukiwać niby twarzy, więc jakoś nie widzę tu twarzy, ale jednak coś tam łapie. No trudno. Dobra. Faktycznie myślę, że zaczniemy sobie od ciemniejszego koloru, a rozjaśnimy go troszkę jasnym. Dodamy troszeczkę tego w momencie, kiedy będziemy już robić modulację i myślę, że to będzie wtedy fajnie współgrało, tak? No, dobra. To może tak zróbmy. Przygotujemy sobie teraz wszystko. Wiadomo, wiecie co, ja wyłączę autofokusa, więc chwilka. No i dobra. I nie będzie tej rameczki. Jak coś, to wszelkie zbliżenia, to będę po prostu robił sobie korekcję, tak? W momencie, kiedy będziecie chcieli jakieś zbliżenie, no to trudno. Jest to live, więc nie ma się co przejmować. Będziemy to na bieżąco mogli wszystko sobie dostrajać, ok? Bo ta ramka jest troszkę denerwująca. Ok, więc jak widzicie, wnętrze już mam jakby położony już ten kolor podstawowy, czyli ten, który we wnętrzu powinien się znajdować, więc tak naprawdę lakier i będziemy mogli robić jakieś tam delikatne zabrudzenia i obicia w środku. Natomiast chyba obić nie będę wykonywał, ale tak jak mówię, to wszystko jeszcze się okaże. Jak widzicie, tutaj już mamy wtedy zamkniętą jakby już kabinę wewnętrzną, natomiast zewnętrzną kolorem będziemy musieli się właśnie teraz zająć, tak? Wiesz co, Michał? Nie wiem, szczerze, kurczę, nie, powiem ci tak, w momencie, kiedy wykonuję jakiś już dany projekt, jakiś tam dany model, to wtedy tak naprawdę zaczynam się interesować kolorystyką, zbieram sobie dokumentację, zdjęcia i tak dalej. Szczerze nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale wiem, że tak troszkę używali takiego jakby turkusu tej jednostki, więc no, coś tam musisz pokombinować. No, może faktycznie tak było, nie? No dobra, słuchajcie. Sobie wszystko to dokładnie sprawdzimy, jak to wygląda, ale najpierw zajmiemy się kolorem, tak? Jeszcze sprawdzę, czy to wszystko dobrze leży. Co tam u was, powiedzcie? Coś ciekawego? Prezenty wybrane już na święta? Siema, siema, siema. MRAP-a. MRAP naszych polskich jednostek specjalnych będzie. Dokładnie Agatu. No, wygląda to obiecująco.
O, no proszę. Już ci pokazuję. Jest to firma RFM, Rayfield Models, w skali 1,35. Jest to samochód opancerzony, pojazd opancerzony, tak naprawdę stricte wskazany dla jednostek specjalnych, przynajmniej u nas w Polsce, w Ameryce wiadomo, ale też używany przez takie jednostki, typu na przykład Rangersi, raczej dla jednostek, które mają stricte zadania, nie wiem, zabezpieczanie, no takie jakby ciężka kawaleria, tak? I u nas jednostka AGAT też jest stricte jednostką, która wspiera działania takich jednostek jak GROM, JWK i tak dalej. Tych jednostek, które no, na swoją specyfikę działań nie mogą sobie pozwolić na, nie wiem, targanie ze sobą jakiegoś ciężkiego sprzętu, czy jakiegoś wsparcia 50 i tak dalej, i tak dalej. Więc AGAT no, służy nam za taką jednostkę, która wspiera, osłania no, do takich cięższych zadań, że tak powiem. A wiesz co, znaczy no niedawno, no powiedzmy tam chyba pod koniec tamtego miesiąca były ogłoszenia. Międzynarodowy ten konkurs w Bytomiu, dwa miejsca tam zająłem. Więc no. Dobra, najpierw sobie jeszcze zobaczymy. Chciałbym zobaczyć, czy to wszystko leży, żeby później nie pomalować i czegoś nie trzeba skrobać, albo coś jednak nie będzie. Wiesz co, figurek nie wystawiałem, bo nie miałem w tym momencie figurek żadnych. Wystawiłem dioramę i armatę chyba. Chyba tak. Dobra. Tu mamy front, to mamy już sklejone. Do tego powinno dojść to. No ale tył musimy pomalować, więc zaczniemy sobie od położenia jakby podstawowego pierwszego koloru bazowego na całość. Więc jeszcze chwilkę, bo muszę drobną poprawkę wykonać. Wiesz co? Nie, to były jakieś tam wyróżnienia chyba, nie? Nie, tak, za... Nie, nie za Gustawa, tylko za, wiesz co? Za 50... 25? 25-funtówkę tą brytyjską. Siema Mariusz. Siema, siema. O, pokażę wam mój nowy fajny wynalazek, który sobie zakupiłem. Ta-dam! Tą naklejeczkę muszę odkleić, bo to się to rzuca w oczy, że tak powiem. I bierzemy farbkę, gumka. No, nawet spoko. Szczepie tak dość szybko, nie? Wiesz co, około, myślę, że około 3 lat, ale nie z taką dużą intensywnością, wiesz. Robię, bo robię, ale też z jakimiś tam szałowymi, wiesz, ilościami, nie? Wiesz co,
Zamówiłem to chyba za około 40 parę złotych, czy jakoś tak. No, coś w tym stylu. Za drogie bardzo nie było. Dobra. Wiesz co, musisz poszukać tego na AliExpress. Będzie mnie napisane chyba. Wiesz co, nie wiem, czy tam jeszcze zmieści. Powinna się zmieścić. Powinna się zmieścić, bo to wiesz, bierzesz sobie tą gumkę i masz, zobacz. Nie? To możesz zapleść na tą ostatnią nawet. I bierzesz na przykład od AK. I zobacz, tu jeszcze masz zapas, nawet na drugą wchodzi, nie? Tylko tak, czy to super tak trzepie, to sam nie wiem. I tak ręcznie chyba trzeba troszkę na sam koniec pomieszać. Ale zobaczymy. Na razie to testuję sobie i. I wiesz. Dobra, zakleimy sobie tutaj wnętrze teraz. Bo nie chcę, żeby coś na ten kolor żółty już nam się dostało. Tam powinieneś wpisać sobie na w AliExpress nail shaker czy coś takiego. Lacquer Shaker, coś w tym stylu. Piszesz, będziesz, znajdziesz na pewno. No, dokładnie. Można drinki robić wszystko. Można. Martini wstrząśnięte, niemieszane, wszystko. Tak, widziałem, że też ceny są. To jest tak samo jak Polacy jadą na wakacje i zwęszą all inclusive to. Kula i dusza, piekła nie ma. Czy każdy chce żyć na standardzie, to ja rozumiem. Tak, polski będzie, czyli będzie cały zielony z góry. Prawdopodobnie użyję ciemniejszego, może zaraz poszukam, czy mam jakiś ciemniejszy kolor, bo fajnie by było, żeby miał modulację, na czym zależy właśnie. Może tutaj, tylko już mało tej farby mam. Tam już, jak słyszycie, resztka jest. Tak, dokładnie, no teraz to strasznie to wszystko poszło w górę na AliExpress też. Prawda. Dobra, wymieszamy sobie tą, włączę ją na chwilkę. Nie, da radę z pudła zrobić. Dlaczego? Różnica jest taka, że Amerykanie w momencie, kiedy przekazywali nam te MRAPy, przekazywali je naszym polskim jednostkom, to były kompletnie wybebeszone. I tak naprawdę Polacy nie montowani ani radarów, ani anten i tak dalej. Tym bardziej zobaczcie. MATV
mamy wersję polską w tym zestawie. No, trzeba tylko wiedzieć dokładnie, co montujemy, a czego nie montujemy. Jest tutaj błąd oczywiście jakby w tej instrukcji, w przedstawieniu tego MRAP-a. Jest trójkącik, jest w kalkach, więc nie ma problemu też. Różnica taka, że tutaj jest on zamontowany z wszystkimi antenami i z radarami, natomiast Polacy mają te elementy wymontowane, tak samo jak chyba to jest termowizja, nie wiem szczerze, ten element tutaj na środku nad maską, też Polacy mają go wymontowanego. No, trzeba się posiłkować zdjęciami oryginalnymi, żeby po prostu nie popełnić błędów. Natomiast w instrukcji, i to też sobie właśnie sprawdzam, zobaczcie, jest coś takiego, jak na przykład tutaj. Momento. Jak widzicie, for US only, więc dla wersji amerykańskiej są jakby stricte przygotowane takie elementy, a nie inne. Natomiast jeszcze zawsze sobie je dodatkowo sprawdzam. Jeszcze Wam pokażę na przykład coś, co jest w amerykańskiej wersji. Niby powinno być w polskiej, a w polskiej też tego nie ma, więc no, więc najlepiej właśnie mówię sprawdzić wszystko sobie wcześniej. Już Wam pokazuję. Gdzie ten element był? Taki jeden element też, który na przykład z drzwiami to samo jest, nie? Widzicie, z drzwiami jest wersja jakby polska, znaczy amerykańska i pozostałe, tak niby. Więc jak widzicie, jest możliwość. Tak, naprawdę, no, dość fajny zestaw, tylko powiem Wam tak, jak za tą cenę firma RFM, no nie za bardzo zabrała się za te wypraski, bo jest dużo elementów, które mają, wiecie, te szwy albo te takie, wiecie, te kółeczka, te wyciski, czy jak ktoś tam mówi, nie? Więc no, za 270 zł około model, no nie powinno być czegoś takiego moim zdaniem, nie? Jeszcze Wam pokażę tutaj, o, tu mamy na przykład wyciągarkę, jest to samo, w amerykańskiej wersji jest pokazane, reszta wersji powinna być bez niektórych elementów, natomiast jednak Polacy mają z wersji amerykańskiej, więc tak jak mówię, wszystkie elementy, jak już będziecie chcieli zakupić ten model, sprawdzajcie sobie dokładnie, żeby po prostu nie pomylić tego. No wiadomo, super tam dokładnie możemy nie być, bo niektórych elementów nie da się zobaczyć na przykład na zdjęciach, ale większość elementów jest tak charakterystyczna, że raczej nie będzie problemu. Jeszcze był taki jeden element, on był chyba już gdzieś tutaj daleko dość. Teraz jeszcze Wam pokażę, bo to też dokładnie sprawdzałem. Na przykład ten element miał być niby tylko, przepraszam, ten element miał być tylko niby w amerykańskiej wersji, natomiast w polskiej też on jest, czyli no, weryfikujmy wszystko sobie, jak będziemy składać ten model, bo ta wersja pseudo-polska, którą oni zatwierdzają, no jest nie do zatwierdzenia, bo anten i tak dalej, tego wszystkiego nie ma. Polacy nie zmieniali, zostawili ten sam, tam jest chyba ten Browning? Już nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć, bo już nawet nie wiem, co tam jest dokładnie zamontowane, ale na pewno nie jest PK-szka. Zostawili tą 50, moim zdaniem amerykańską i tyle, nie? PK-szka raczej montują nasze polskie wojsko, tak? Standardowe wojsko, regularna armia. Natomiast jednostki specjalne, wiecie, że działają troszkę na innych zasadach.
Tak samo chociażby jak z bronią. Armia Polska ma beryle, jednostki specjalne mają HK416, G36, M4 ma Grom, MP5, bardzo dużo tego jest. Mogą sobie zmieniać, nawet z Glockami chodzą, więc jest troszeczkę większa dowolność i tak bardziej luźno. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za ten kolor, musimy sobie go wybrać, bo na pewno będę go rozjaśniał. Tego weźmiemy na pewno do rozjaśnień. Tutaj jest ciemniejszy. Się zastanawiam, bo tego mam bardzo mało. I nie wiem, czy dam radę po prostu pomalować całość, a elementów jeszcze mam niesklejonych dość dużo. Ewentualnie wtedy dokupię. Muszę się dobrze zastanowić. Troszkę tych kolorów jeszcze mam, więc... Bo jak wiecie, ten pojazd powinien być dość ciemny. Zaraz zobaczę, czy mogę wam tu wkleić jakiś. Czekajcie chwilę, może coś znajdę. Gdzieś tu miałem zdjęcie. Wiecie co? Zrobimy tak. Wiesz co? Prawdopodobnie będzie tylko drobna diorama. Z racji tego, że jest to model na zamówienie. Nie dla mnie, robię go dla kogoś. Więc chwila, zaraz zobaczę, czy mogę wstawić wam tu jakiś obrazek. Dobra, zaraz zobaczymy. Zrobimy na razie autofokusa. Wam pokażę mniej więcej, jak powinien wyglądać. Powinien być troszkę ciemniejszy. Widać? Widać na pewno, nie? Dobra. Słuchajcie, no tak powinien wyglądać ten pojazd. Myślę, że zaraz przejdziemy sobie do tych kolorów i pomyślimy, jak to by fajnie mogło współgrać. Widzicie, o co chodzi, tak? No, nie, to nie jest NATO Green. Tym bardziej nie ma co się nawet nad tym zastanawiać, bo słuchajcie, będziemy wykonywać modulację. Następnie, później będziemy dodawać masę weatheringu, washe. To wszystko przyciemni kolor. Ja na przykład wychodzę z takiej zasady, nigdy nie skupiam się za bardzo na kolorze. Ma być zielony, ciemny, to będzie ciemny, ale troszeczkę go rozjaśnię. Ma być bardzo jasny, no to wiadomo, wtedy bawimy się bardziej jeszcze z żółtym kolorem i tak dalej. Nie skupiajcie się na tym, no chyba, że chcecie malować kolory tak, jak kiedyś się modele wykonywało, czyli stricte ten sam kolor, malujesz na całość na ten sam kolor, tak zostawiasz, robisz sobie weathering i tak dalej. Natomiast z racji, że teraz z bardziej efektywnymi i bardziej pożądanymi takimi jakby wersjami malowania są modulacje wszelkiego rodzaju, czy to modulacje z różnych zenitalne, czy na przykład z godziny 12, czy na przykład modulacje samych płyt, rozjaśnianie i tak dalej, całej bryły. Jest bardzo dużo tego, więc myślę, że to jest dobra droga, nie? Słuchajcie, jeszcze poszukam sobie. Zależy mi na tym kolorze takim, żeby był dość ciemny ten zielony. Nie, raczej nie. Gadamy jeszcze na razie, bo zastanawiam się nad tym kolorem bardzo. Schwarz grał. To jest taki dość
dość ciemny, nie? Ale które kamo? No w pancirze to jest tragedia, powiem ci. No dość ciężkie było, bo tam trzeba było, wiadomo, białym, później okleić biały, cały kamuflaż musiał być ostry. No nie jest to dość łatwe, nie? No tak, to zielone... Tak, zielone będzie dużo prostsze, tak, no bo to tak naprawdę cały pojazd malujemy innym kolorem, nie? Więc naprawdę jest i tak spoko. No, robię tego M-Rapa, nie? Będzie ten, tylko w kolorze takim. Jak widzisz na miniaturce zdjęcia, w prawym górnym rogu masz ten kolor. Dobra, słuchajcie, mało tej farby mam, ale myślę, że to będzie odpowiedni kolor. A tymi będziemy sobie rozjaśniać, tylko zaraz zobaczymy. Rozjaśnimy sobie chyba tym. I tak to zrobimy. Dobra, do mieszarki. Chociaż tu mam jeszcze farbę, która mogłaby być też dobra. Ten kolor też troszkę wpada w taki turkus jakby. Nie wiem, czy dobrze myślę. Jak widzicie to zdjęcie. Myślicie, że takie kolory będą dobre? To troszkę wygląda mi na taki kolor jak... ten? Albo może nawet taki? Jak myślicie, że na przykład to mógłby być ten kolor? Nie, troszkę nie. No to do rozjaśnień, wiadomo. Zobaczymy, jaki kolor mówi producent. Producent mówi NATO Green 0084. No nie wiem. Szczerze. I jak on będzie dość dużo. No zaraz sprawdzimy właśnie. NATO Green. I NATO Green podpowiada nam kolor. Tak, tak, właśnie chyba tak zrobię. Natomiast zaraz zobaczymy. XF67. I coś mi się zdaje, że taki powinienem mieć na stanie. No dobra, to zróbmy tak. Będzie bezpieczniej. Prawda? Myślę, że będzie bezpieczniej. Chyba odpowiada nawet temu kolorowi. No, powinien być moim zdaniem troszeczkę bardziej w niebieski wpadający. No teraz myślę, że jest ok. I tak zrobimy modulację później, nie?
No, chyba będę musiał. Nie ma wyjścia. Teraz jeszcze zobaczymy. Mówisz, że jest taka opcja w Hobby Color Converter, że podpowie? Nie widziałem, żeby taka opcja była. O kurde, jest! Ale jaja. Chwileczka. Muszę sobie skalkulować kolor. Dobra. Kurczę, ale wypas. Siemanko. Dzięki, kurde, Daniel, że mi podpowiedziałeś. Serio, naprawdę nie wiedziałem, że ta opcja już jest. German Tangly Green Russian Flag. Od AK, MRP, Mission Models, Gunze, dobra, Gunze odpada. Faktycznie, nie złapało. Wiesz co? Już pokazuję. No, będzie ciężko będzie wam zobaczyć. Kurde. Field Grey wyszedł. Field Grey. Co? Jeszcze chwilę sobie cofnę do tego wyboru całego. Mr. Color, Gunze. Szkoda, że nie ma nic innego. Olive Grey. Ciężko będzie coś znaleźć. To jest aplikacja, nazywa się Color Converter. Bardzo fajna sprawa, bo masz wszystkie firmy jakby. Marki farb i możesz sobie wybrać no wszystko, nie? Aha, dobra. Redline, lacquer, hataka, kurczę, no. Wiesz, wszystko jakby tak, na Androida. Jeszcze zobaczymy z Mister Color. O, model Color. Flat Green 830 powinienem mieć. Dziewięć sześć osiem. Flat Green. No chyba nie mam. Flat green. No nie mam akurat. Dobra, myślę, że ten kolor i tak też będzie dobry, bo... Dobra, jeszcze cofnę.
Hataka, MRP, Real Colors od Amo. 60-11. Real Colors Amo. Na 98%. Zero zero cztery 60-11. 004. No wychodzi, że to ten kolor, ale. No nie no, sorry. Myślę, że. No zobaczcie w ogóle. 60-11. No nie. To jest na pewno 60-11? Trochę nie wygląda na ten kolor. Nie, wiecie co, nie będę już tam kombinował tak bardzo. Bo to nie ma sensu, i tak będę robił tą modulację później. Więc i tak się zmieni ten kolor dość. Też wolałbym, kurczę, wszystko to robić amomigami. W ostrym cieniu mgły. Osoba z koronawirusem kaszle. Dobra, słuchajcie, nie bawimy się. Myślę, że faktycznie ten kolor jest dość dobrym kolorem, będzie dobrze odpowiadał. No, ta mika chyba będzie najlepsza. Ale dzięki naprawdę, bo nie wiedziałem, że można teraz robić już zdjęcia i podpowiadać sobie kolor. Naprawdę mega sprawa, dzięki. Rozjaśnienia. Zaraz to ogarniemy. Ciach. I coś jasnego musimy wziąć. I już szukamy. I tutaj sobie rozjaśnimy kolorkiem. O, i ten będzie dobry. I tamika. I wszystko będzie zachowane w rodzince tamiki. I rozcieńczalnik, i jedziemy z tematem. Bo to nie ma co się zastanawiać, trzeba malować. Trzeba malować. Stary pędzel. Straj taśma. O kurde, tyle tak długo ci zeszło na te gąski? No. Ale wszystko ogniwka, co? Ile jedno ogniwko miało elementów? Z ciekawości. Poczekaj, jestem ciekaw. 107, ale 174 ogniwa, a ile części? O kurde. No to grubo ci powiem. Tak to jest, jak się pędzelków nie czyści, nie? Po ostatnim malowaniu. Dobra, akurat on jest tak do czyszczenia tylko. Dobra, słuchajcie. Weźmiemy sobie podkładkę. Kiepskie takie wypraski, podkładka prawie, że tak powiem, referencyjna.
O, a dodatkowo, zobaczcie, zrobiłem sobie odlew koła do tego MRAPa, nie? Jak będzie potrzeba, to sobie użyję. Dobra. Bazowy, no wiadomo, na razie to tylko rozcieńczam i jedziemy po całości. Wszystko na oko. Zawsze tak jest. Kurde, że ta kropla spadnie, no. Dobra. I malujemy po całości. O, siema, dzięki Dawid. Dzięki Dawid za subskrypcję. Zobaczcie, kakałko dostałem od żonki. Proszę. To się nazywa dobrze wychować kobietę. Jezu, dobrze, że tego nie słyszę. Delikatnie, nie za duże ciśnienie. Dobra. Zaczynamy sobie od pierwszej wersji. Jednorazowy. Trudno, na razie nie mam innych. Znaczy mam, ale muszę wykorzystać to. Fajny chyba kolorek będzie, tak mi się zdaje. Kurde. Co zrobimy sobie to tak? To jest domowa podstawka domowej roboty na wiatraku z tego, z komputera.
I desce od sera. Mam tą taką fikuśną, fajną, taką, wiecie, modelarską. Ale... Tamtą używam na specjalne okazje. Tamiki tak bardzo nie śmierdzą, nie są takimi strasznie agresywnymi farbami jak MRP i tak dalej. Prawdopodobnie czasem to ich w ogóle nie czuć. A niektórzy i tak lubią zapach, bo wódeczka. Dobra. Pierwszy element mamy. Teraz tak. Cała obudowa, czyli ten tył, jest tak naprawdę czarny. Więc myślę, że na razie się nim nie będziemy przejmować. A pomalujemy sobie ten element. Nadkola powinny być także czarne. Jeszcze sprawdzimy sobie. Tak. Skrzynki są zielone. Zawsze czarnym później będzie łatwiej na zielonym pomalować, więc wiadomo. Fajny kolor, podoba mi się, jest naprawdę dobrze i dobrze posłuchałem Cię, wiesz? Bo już miałem brać ten od Amamiga. Dobra. I teraz drzwiczki. Z zewnątrz zielony.
No i ostatni element, już tylko tył. Tu, żeby sobie delikatnie może złapać. Potrzebuję. Kładka musi być. Tak, dokładnie. Jednorazowa. No i na razie tyle. Zaraz będziemy robić rozjaśnienia. Niech chwilkę jeszcze to podeschnie. Prawie nic nie ma. Chciałem coś wyleć. Dobra, przedmuchamy sobie teraz to wszystko. Jeszcze sprawdzę ostatnie detale. Czy wszystko ma kolor? Chyba wygląda na to, że tak. Chyba jest ok. Dobra. Magiczny IPA. Jest podstawa. To jest podstawa. Bardzo fajny rozcieńczalnik. Super działa. Czego wy do umycia aerografu używacie? Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda, to bardzo by było mi miło, gdyby zasubskrybował kanał, bo wiadomo, wiecie, że to wspomaga trochę całą produkcję i tak dalej. Tym bardziej, im więcej osób, tym będę mógł dla was jakieś fajne konkursy wreszcie ogarnąć. A już niedługo to zrobię, tylko naprawdę mam dość dużo pracy. No i idzie to jak idzie. Dobra, wymieszamy sobie. Kurczę, pierwszy raz na tamince zrobi mi się w środku troszkę glut. Mieliście takie momenty.
tutaj nie za wiele, no z racji tego, że będziemy mieszać ją z jaśniejszym kolorem. I zaraz Wam powiem, jaki kolor bardzo fajnie się nadaje do takich rzeczy. Kolor żółty, jasny, jasny po prostu musi być jaśniejszy. Białego nie używajcie, bo jest to kolor, który bardzo zmienia saturację. O, Hiszpan, masz, już widzisz, live'a masz. Bo tak się pytałeś. Ja wczoraj trochę przemyłem, powiem ci, gardło i no. Ale przemyłem trochę innym trunkiem. W kolorze herbaty. Tak? No to co, nic się nie odzywasz? I zobaczcie, to teraz będzie fajne. Kolorem do twarzy. Z kolorem do twarzy rozcieńczamy zielony. Chociaż przy takiej ilości trochę powinniśmy tego koloru dodać. Wiesz co, nie mieszam tutaj. Ja zawsze, znaczy rozdrabniam sobie przeważnie farby, a wiadomo, wszystkie farby z winylem, no to wtedy przydaje się jak najbardziej do nich mieszalnik. Natomiast do farb Tamiya raczej nie potrzeba. Tylko mi zaschła kiedyś Tamijka. No właśnie. Więc myślę, że tutaj akurat w tym momencie jest zbędny ten etap, nie? Zobaczmy, czy troszkę się rozjaśni już. Czy jeszcze nie? Może minimalnie. Natomiast przy pomocy aerografu możemy sobie pozwolić na dużo mocniejsze rozjaśnienie. Powinno być ono takie dość mocne, widoczne. Zrobimy chyba tak. Zobaczymy, jak to się będzie teraz prezentować. Denerwująca jest ta ramka, słuchajcie. Sorry, ale... Dobra. Trochę jaśniejszy jest. Ale przydał jeszcze bardziej intensywny taki ten, to rozjaśnienie. Spróbujemy trochę żółtym. O, chyba w ogóle nie był używany jeszcze nawet, od nowości. I to może być prawdopodobne. Troszeczkę jaśniejszy jest i chyba tak zrobimy, że teraz rozjaśnimy tym jaśniejszym, a na sam koniec zostawimy już takie ostateczne rozjaśnienia, ale to już na samych kantach. Też nie chcę przesadzić zbytnio z tymi rozjaśnieniami, żeby nie wyglądały one po prostu komicznie. I tak. Zaczniemy sobie od góry pojazdu.
Używam sobie do tego wizytówek. Można zrobić sobie coś takiego na przykład. Większa lub mniejsza. To wszystko zależy od Was, jaki model robicie. Jakiś kan sobie wyciąć. To też możemy zatrzymać. Teraz pójdziemy profesjonalnie. Profesjonalne rękawiczki. Bo tu będzie trochę macania tego modelu bardziej niż w momencie, kiedy nakładaliśmy sobie jeden kolor bazowy na całość. Sprawdźmy, czy mamy dobrze ścięczoną tą farbę. Powinna być ok, chociaż zależy mi jeszcze na większym kontraście, tak jakby. Dobra, nie całość wlejemy, bo może tą resztkę wykorzystamy do rozjaśnienia jeszcze bardziej tego koloru. Dobra. Teraz musimy ładnie kontrolować sobie to całe psikanie. O, pokażę Wam na przykład na tym przykładzie. To będzie fajnie widoczne wtedy. Okej. Okay. Wszystko widać? Chyba widać, nie? Mogę trochę rozjaśnić, jeżeli potrzeba. Nie w tą stronę. O. Teraz będziecie dobrze raczej tu. Maskę. Tak. Rozjaśniamy. Nie do końca. Widzicie delikatne przejście. No i oczywiście górę też musimy rozjaśnić, bo ona będzie nastawiona najbardziej też na słońce, więc... I tak to wygląda. Jeżeli mamy jakieś większe powierzchnie, płaskie, takie jak na przykład tu, możemy rozjaśnić sobie środek. Większe powierzchnie możemy tak robić właśnie, tak jak mówię, ten środeczek sobie zaznaczyć. Linię łączenia tak samo. Element taki jak tutaj, to będzie może też dość ciekawe. Ojej. Chcę Wam to pokazać. O. Element jest tutaj. Zasłaniamy sobie element, który już malowaliśmy. Przykładamy go równo z linią. Możemy używać tej taśmy maskującej, ale to też fajnie się sprawuje. To odcięcie widoczne będzie w momencie, kiedy... Tak, znaczy to jest pierwsze dopiero rozjaśnienie, wiem, no na razie też testowałem, myślę, że powinienem mniej troszkę zielonej dać, ale to zaraz wszystko sobie zweryfikujemy jeszcze raz, nie? Damy troszeczkę więcej żółtej, nie? No i tej jasnej.
delikatne rozjaśnienie. Tak samo możemy to wykonać na boku pojazdu. Tak. Znaczy tu już w tym momencie nie musimy maskować, natomiast i rozjaśniamy. Pamiętajcie, że efekt wetteringu, dalszych brudzeń, wash i tak dalej, wszystko to przyciemni, stłumi trochę, więc nie bójcie się naprawdę dawać dużego kontrastu. To będzie działało tylko na waszą korzyść, więc naprawdę nie martwcie się o to, nie? Rozjaśnimy sobie teraz tutaj. Zaczynajcie sobie od takich elementów, które możecie pomalować od razu, bez maskowania, które możecie od razu rozjaśnić, tak? Będzie wam łatwiej wtedy. Pomiędzy. Małe ciśnienie. Na tym elemencie będzie to najlepiej widoczne, z racji tego, że tutaj rozjaśnialiśmy teraz. Odwracamy sobie model. Zasłaniamy karteczką element, który ma być niepomalowany, czyli w tym przypadku tutaj. I zaraz przy krawędzi, jak widzicie, troszkę maluję trochę jeszcze na kartce. I delikatnie wchodzi to na pojazd, tak? Takie delikatne, subtelne rozjaśnienia. Chwilka. Zrobimy autofokusa na razie. Mam nadzieję, że on zniknie zaraz. Takie delikatne, subtelne rozjaśnienia. Albo nie zniknie. Dobra. No, zniknie ta ramka. Dobra. Już ci mówię. Ciśnienie mam zawsze ustawione na 1,5. Natomiast ja w aerografie mam regulację pod spodem. Tym sobie reguluję całe ciśnienie. Nie potrzebuję sięgać do kompresora cały czas, nie? No jest to wygoda akurat w tym aerografie. Dobra. Rozjaśniamy dalej. Z racji tego, że rozjaśniliśmy wcześniejszy ten panel, tu mamy jakby kolejną linię podziału. I modulacja no nie jest zbytnio realistyczna, ale na tym polega, więc zasłaniamy sobie kolejny element na samej linii i od tego momentu rozjaśniamy. Tak? Byłoby to bardziej widoczne, gdybyśmy mieli bardziej rozcieńczoną, bardziej rozjaśnioną tą farbę, no ale tak, na razie musi to być. Gram w Call of Duty Modern Warfare.
Boki. Boki tak naprawdę możemy zastosować. Rozjaśnienie od samej góry. Możemy się złapać. Mam spawacz. Jakby co. Drzwi. I tu tak samo od góry lub od boku, jak chcemy, to wszystko zależy już od nas. Ja chcę, by drzwi były centralnie rozjaśnione. Spoko. Wiesz co? Ja zdjęcia silników mam też od znajomych. Też mi podesłali. Mam gości w Agacie, nie? Akurat. Ale spoko, dzięki. Znaczy, silnik już mam, nie? Wykonany raczej. No, CAD bardzo fajna firma. Nawet telefony robią, nie? Buty. Dobra, słuchajcie, pozbędziemy się już. Teraz rozjaśnimy tamtą farbę i będzie to już fajne, fajnie wyglądało. To nie Mikołaj. Nie, to przyniósł klient. Nie Mikołaj, tylko klient. Nawet spoko, powiem ci. Ja lubię takie właśnie detaliki. To jest bardzo fajny smaczek do wykonywania modeli, nie? Zupełnie inaczej wtedy wszystko wygląda. Dobra, chwila. Przeczyszczę jeszcze to sobie. A u ciebie co tam Mikołaj przyniósł? A Mikołaj mi nic nie przyniósł. Chyba będzie dopiero na Wigilię.
Teraz rozjaśnimy troszkę jeszcze tutaj i dodamy żółte farbki i będzie tu ładny kolorek. Myślę, że chyba trzeba jeszcze odlać tego koloru. O kurde! Odlałem troszkę tego koloru. No to pięknie, żadnego modelu nie przyniósł? Chyba, że przyniósł na model kasę. Troszkę się rozjaśniło. Dobra. Okej, mamy jaśnie i teraz żółty będzie wjeżdżał. Dobra, no teraz jest już okej. I to, słuchajcie, teraz chyba Daniel to powiedział wcześniej, żeby dodać koloru żółtego. To jest bardzo dobra opcja i pamiętajcie zawsze, że w momencie, kiedy dodajecie sobie kolor żółty do modulacji koloru zielonego, wychodzi bardzo fajny efekt, bardzo taki artystyczny, więc polecam Wam spróbować, bo jest to naprawdę świetna, świetna sprawa. Zupełnie inaczej ten kolor wygląda i jest taki bardziej spójny. Naprawdę polecam Wam wykonywać modulację z śladową ilością tam żółtego koloru, nie? Bardzo fajnie to wygląda. Na stolarstwo? Co ty? Może firmę otworzysz? Będziesz wreszcie jakieś inne meble robić, a nie to, co w Ikei. Nie? A co dokładnie z tego stolarstwa robisz? Zobaczcie, jaki fajny kolorek wyszedł. Ale naprawdę trzeba już być dość delikatnym, z rozsądkiem naprawdę z tym kolorem, żeby nie przedobrzyć, żeby to nie wyglądało głupio. Dobra. Okej. Do aerografu. Teraz będzie dopiero działa się magia, patrzcie. Ciśnienie, bo tu jest ważna kontrola. Dobra. Pyk. Podstawka. I naprawdę tutaj musimy, nie dość, że kontrola, to sam koniec tego, co chcemy malować. Tak? Dzięki temu mamy fajne takie odcięcia. Wygląda to wtedy naprawdę super. Dużo atrakcyjnie wygląda model. Delikatnie na środku. Nie za dużo. Na płaskich powierzchniach musicie być dość delikatni, nie? Byleby je troszeczkę rozjaśnić. Zobaczcie, że zaczyna to nabierać zupełnie takich
jaśniejszych, fajnych barw. Zawsze daje większy kontrast z racji tego, że później będziemy bawić się olejami, będziemy dawać wash, więc to wszystko i tak nam przyciemni ten efekt i czasem po wykonaniu bardzo fajnej modulacji ten efekt nam znika, bo nie daliśmy zbytnio dużego kontrastu. I namęczymy się, tylko narobimy, a efektu modulacji nie będzie, nikt go nie zauważy później. Wszystkie błędy są w razie czego do naprawy, więc też się nie bójcie o to, że coś nam tam wyjedzie delikatnie. Wszystko, mówię, można jeszcze korygować później. O kurde, to co ty zrobiłeś? Rękę sobie uciąłeś? Co ty żeś, panie, zrobił? Co ty żeś nawywijał? O kurde, to masakra. Dobra, najważniejszy teraz element. No to grubo, powiem ci, że... Dopiero na takich większych właśnie powierzchniach dopiero zaczyna widać ten efekt. Jak tutaj. Maskujemy. Patrzcie teraz. Bam. Możemy troszkę jeszcze rozciągnąć bardziej. Tak, żeby większy jakby obszar tej płyty był pokryty takim właśnie kolorem. Maskujemy znowu. I jedziemy. Dlatego no tak, kompresor ci ten, nie pękniesz, bo cię na powietrze, nie? Ja pierdolę, no ale to widzisz, no. No tak to jest.
Powiem wam pewną historię. Byłem kiedyś zaproszony na taki jakby modelarski taki event. Wiecie, no tam promocja tam powiedzmy powstania, coś tam, nie? I słuchajcie, wszyscy zebrali się pod takim fajnym namiocikiem, dostaliśmy modele, no tam żebyśmy sobie robili, ludzie mogli podchodzić sobie oglądać, jak tam sobie radzimy, jak robimy tam modele. I był taki gość. Oczywiście też tam jeden tam z wielu, który siedział sobie też tam razem z nami, robił model. I słuchajcie, tak się kręcił, tak się wiercił na krześle, że to krzesło mu się złożyło, czy nie wiem, nie widziałem tego dokładnie momentu, widziałem już jak upadał. Spadł, słuchajcie, z krzesła i sobie złamał nogę. Rozumiecie to? Poszedł posklejać model, wrócił do domu w gipsie. Modelarstwo też może być niebezpieczne. Rozumiecie to? W gipsie wrócił, poszedł posklejać model. No ja nie wiedziałem, że modelarstwo takie jest. Idziesz posklejać model, a możesz nie wrócić do domu. Kurde. A miałem ubaw, trochę miałem ubaw z tego. Dobra, możemy tu też zrobić takie fajne odcięcia, żeby to fajnie wyglądało. I tutaj je zrobimy tu na przykład. I tu. Mieliście jakieś takie historie, takie coś w stylu, tak jak powiedziałem? Czy nie mieliście takich przypadków? No dawaj. Nie mów mi panu, normalnie mów. Jako ty. Tak będzie najlepiej. Tak to czuję się już staro.
że to też chyba na zielono pykniemy. Dobra. Myślę, że chyba większych rozjaśnień nie ma sensu tu już robić, że wygląda to nawet w porządku. Chyba jest ok, moim zdaniem może być. Dobra, resztę możemy odlać sobie z powrotem. Jeżeli będzie nam to jeszcze potrzebne. Taka dość duża ilość farby spokojnie może sobie poleżeć. Nawet po jednym dniu jeszcze będziemy mogli nią malować. Jeżeli będziemy potrzebować, oczywiście. I pa. I czyścimy dziada. Teraz bierzemy farbę czarną. Tu już mam przygotowaną. To była kiedyś tonika, tylko już mamy ją rozcieńczoną, a jest tak naprawdę gotowa do malowania. Wyciągnięcia. Aha, dobra. Czyli to była szkoła muzyczna, jak mniemam. No. Czarny.
No to grubo, żeś. No to miałeś, że tak powiem, przypał. Wiesz co? Zastanawiam się, kurczę, czy właśnie ją rozjaśniać. Wiesz? W sumie jak tam zrobiłem rozjaśnienia, to by się chyba przydało, nie? Tylko nie wiem, czy to nie będzie... Tak, dokładnie, nie? Też myślałem, że właśnie, bo myślałem też ewentualnie, chociaż nie lubię takiej opcji, takiej, że tak powiem, metody, chciałem wykonać dry brush. Taki delikatny na same elementy wystające, ale myślę, że to, kurczę, popsuje efekt, będzie głupio wyglądać, nie? Myślisz? Dużo. No dobra. Odlejemy z powrotem, jakby co. Chociaż zaraz to możemy sobie zdjąć. A teraz zajmiemy się tym. Powinienem dać maski, więc postaramy się zrobić to bez maski. Sążki. O kurde, do 40 zł myślę, że będzie ciężko. Ja używam tamijek, sążek, ale to jest około 120 zł. Wiesz, ja już potrzebuję sążek, które będą dość dokładne. Dlatego mam takie, a nie inne, więc... Ciężko, żeby doradzić coś innego, nie? Właśnie też tak myślałem, nie? Czekajcie chwilę. Zrobimy sobie takie coś. Trzeba sobie jakoś radzić, żeby to weszło jeszcze. Ewentualne poprawki. Voilà.
No, wiesz co, chyba 120 coś płaciłem. Ale no, to są dobre książki, nie? To są takie wtedy... Siemanko! O, siema, siema, witam. Co tam powiesz? To fajnie, dzięki, fajnie, że jesteś. Powoli, maluję, maluję. Coraz bliżej. Wiadomo, jak zawsze nam troszeczkę nad kole wyjdzie, ale to się jeszcze pobawimy w wetteringiem, albo ewentualnie z powrotem zielonym pojedziemy. Więc wszystko jeszcze przed nami. No dobra, myślę, że w miarę. Jeszcze spód pomarujemy. Dobra. Dobra. Okej. Teraz sprawdzimy sobie, jak tu nam wyszło. Ta klatka powinna być cała czarna. Fajnie, ta tamika od razu ma taką lekką satynę. Nawet nie pamiętam, czy to był chyba kiedyś gloss, ja go później zmieszałem. Coś tam mi wyszło nie tak w tym. I on ma od razu taką fajną kolor, taki satynowy, nie? Ta zamijka, ta czarna. Więc no, idealnie się będzie nadawać do tego. Nie lubię dawać koloru matowego takiego typowo, z racji tego, że później ciężko jest pokazać matowe brudzenie pojazdu, nie? Typu jakieś kurze, jakieś, wiecie, piaski po pustyni i tak dalej. No będzie po prostu wtedy ci ciężko do uzyskania. A w momencie, kiedy mamy lekką satynową taką powierzchnię takich elementów, wtedy to bardzo fajnie wygląda. Tym bardziej, że czarne jest podwozie tego pojazdu i zobaczycie, kiedy dodamy kolor dust i inne efekty wetteringu, na przykład nawet takie brudzenie, zobaczycie, że to będzie bardzo fajnie wyglądać
z efektami takimi pryskania jakby z pędzelka i z aerografu, z drobnymi kropelkami takimi, to super dawało efekt. Mogliście to widzieć na pojeździe Panzera, który robiłem, też współczesny pojazd, wiadomo, współczesne już no, nie brudziły się tak bardzo jak te drugowojenne, no, po prostu były krócej użytkowane, tak przeważnie jakieś poligony i tak dalej, więc warunki nie były też tak super ekstremalne, gdzie pojazd na przykład nie był oczyszczany przez jakieś kilka ładnych miesięcy lub dłużej, więc one nie były też tak bardzo wyeksploatowane, nie? Postaram się tego live'a także wkleić jako link do projektu właśnie, który robię, a umieściłem ten projekt na stronie Actomu, znaczy na tym konkursie całym, tak? Więc tam też będę sukcesywnie dodawał zdjęcia. Jeżeli będziecie chcieli, to te zdjęcia takie bardziej dokładniejsze wrzucę po streamie, tak? Sprawdźmy. Fajnie, bo ta mijka bardzo szybko schnie. O, fajnie. A słuchajcie, skoro jest trochę osób na live'ie, powiedzcie mi, jakby dla Was wyglądał atrakcyjny konkurs? W jakim chcieli konkursie byście wziąć udział? O, może tak. No tak, nie, no wiadomo, że z jakimiś tam nagrodami podstawowymi. A ktoś inny, macie jeszcze jakieś pomysły? Czy bardziej na przykład... O, z relacją, no. A wolelibyście taki konkurs typu, przypuśćmy, tyle osób zasubskrybuje i tam z tej puli osób tam wybieram osobę i sobie coś tam wygrywa? Czy bardziej dla Was taki konkurs odpowiadałby, że każdy zgłasza model, wykonuje model od tego do tego, później wybieramy, robimy sobie głosowanie i tak dalej? O, tematyczny, też fajne, no. Tak, no właśnie. Zastanawiam się, jaki konkurs właśnie dla Was by bardziej odpowiadał, tak? Z komentarzy? Dobra. Aha, no właśnie, nie? No znaczy myślę, że
Słuchajcie, tematyka związana jakby troszkę z kanałem. Wiem, że jest dużo osób, które sklejają samoloty, niektóre osoby sklejają pojazdy, albo po prostu zrobić z dwie, trzy kategorie, typu figurki, pojazdy militarne i samoloty, tak? Może coś w tym stylu, tak myślałem. Aha. Aha, że konkretny model, tak? Postaram się, żeby był, ale na pewno będzie krótki. Jak coś, to możemy, mogę skierować kamerę wtedy na siebie i byśmy sobie mogli pogadać. Ale może mogę zrobić live'a świątecznego, zobaczymy jak to będzie. Tylko czy każdy będzie miał czas, wiecie. Nie? Ale postaram się, śmieszne by to było. Słuchajcie, zobaczymy jak to będzie wszystko sobie tak spójnie na razie wyglądać. Quiz o moim kanale? Myślisz, że są jakieś osoby, które na tyle oglądają ten kanał, że tam można jakieś coś? Wiesz, nie traktuję tego kanału jakby to było coś naprawdę, wiesz, wielkiego i godnego, nie wiem, jakiegoś tam wielbienia, czy coś w tym stylu. Natomiast myślę, że moglibyśmy zrobić taki. Zrobimy tak. Przemyślę taki fajny konkurs, żeby był z opisami, żeby każdy mógł wykonać jakiś model i pomyślimy, jak to wszystko ugryźć. Ale na pewno zrobię też taki konkurs, że oczywiście wcześniej Wam dam znać. Będzie subskrypcja, jakiś komentarz i zrobimy losowanko takie, żeby każdy był pewny, że nie ma tutaj w przypadku, że jakiś mój znajomy wygrywa, czy coś w tym stylu. Więc zrobimy takie losowanie z aplikacji. I tyle. Myślę, że to taki śmieszny, krótki konkursik. Postaram się ogarnąć coś takiego jeszcze przed świętami, więc... Więc na pewno coś tam wymyślę. Jakie będą nagrody? No, nagrody pewnie będę fundował ja. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, ogarnę jakiegoś sponsora ze sklepów modelarskich. Postaram się, może Dreamy się zgodzi z Łodzi. Coś nam może fajnego da. Różne, wiesz co, z racji tego, że dość dużo siedzę w figurkach, więc myślę, że będzie coś z figurek, nie jakieś tam plasticzaki, będzie jakaś fajna żywica, może Alpine, czy na przykład Panzer Art, więc postaram się, żeby no, te figurki były fajne. Natomiast jeżeli odnośnie modeli, to postaram się, mówię, wykorzystać to, że znam dobrze właściciela Dreamu. Może on coś fajnego dla nas przygotuje, nie? Na YouTubie, na Facebooku też mogę dodać, więc na pewno będziecie o tym poinformowani i to dużo, dużo wcześniej, nie? Ale możemy też na przykład, możemy, słuchajcie, na pewno zadowolony byłby właściciel Dreamu, jeżeli moglibyśmy zrobić tak konkurs, taki jak na przykład Exito. Exito wymyśliło sobie tak, że uczestnik konkursu musi posiadać paragon lub udokumentowane zamówienie ze sklepu Exito właśnie jakiegoś danego modelu i startuje sobie z tym modelem. Jeżeli będziecie chcieli, możemy się umówić tak, że do określonego czasu możemy zamówić dowolny model ze sklepu Dream z Łodzi. Mają normalnie sklep internetowy, wszystko. Ceny są naprawdę fajne i czasem są ceny mniejsze niż na moje hobby. I wtedy możemy sobie robić. Właściciel jest zadowolony, przeznaczy na pewno jakąś kasę wtedy na nagrody
I możemy to wszystko zrobić tak na profesjonalnej takiej stopie, że założymy sobie osobny temat na Facebooku, typu hashtag skleja model z Dreamu, czy coś w tym stylu, i fajne nagrody rozdamy. Ja postaram się, żeby też to wtedy fajnie wyglądało, tak? Ale myślę, że bardziej na obecną chwilę realny jest ten konkurs, który mogę ja przygotować. A ten konkurs będzie polegał na tym zasubskrybowaniu, polajkowaniu, udostępnieniu, czy coś w tym stylu. I no, na taki konkurs to na pewno mogę sobie pozwolić teraz. I tyle, nie? Więc Mariusz, zobacz sobie na razie tylko. Ja podsunę ten pomysł właścicielowi, może na dniach podjadę do nich i spytam się, czy mógłby nam przygotować jakieś wtedy... przygotować na jakieś modele, ale no na pewno musiałaby być jakaś tam frekwencja. No jeżeli osób, na przykład 3 osoby kupimy jakiś model, no to nie będzie to szału miało, nie? I w ogóle ręce i nogi, żeby to miało, nie? Wszystko. Więc jakby tam chociaż 10 osób kupiło jakiś model, wystartowało w tym konkursie, no to moim zdaniem to już mamy jakiś tam sukces, a wtedy w przyszłości, jeżeli on zobaczy, że faktycznie jest jakiś efekt, jeszcze większe konkursy wtedy możemy organizować i może będzie coś naprawdę fajnego na skalę, no większą, tak? Niż samej grupy YouTube'a. Dobra. To takie przemyślenia, marzenia i te opowieści z Narni. Tylko za kto mu kupujesz? Nie kupujesz z innych sklepów? Ja nigdy nie polegam na jednym sklepie. Zawsze sprawdzam sobie. Powiem ci tak. Farby i tak dalej kupuję sobie, te których używam, kupuję sobie tutaj z Dreamu, z Łodzi, bo mam po prostu blisko, nie płacę za przesyłkę i mają fajne ceny. Dodatkowo dają mi zniżkę, bo raz ich tam na przykład promowałem, też kupuję u nich modele i tak dalej. Natomiast modele czasem kupuję na Exito, bo tam mam bardzo dużo zniżki, bo kupowałem tam kiedyś aerograf, więc jak wiecie, jakim aerografami maluję, to zniżkę mam maksymalną. Natomiast w Dreamie czasem mam tańsze modele niż na moje hobby. Doliczę do tego jeszcze zniżkę, którą oni też przyznają, jeżeli ktoś kupuje u nich. I mam po prostu taniej niż moje hobby, więc czasem się po prostu mi nie opłaca. Plus, jak zamawiam model, to mam jeszcze bez przesyłki, tak, więc... No, ja mam, Mariusz, w Dreamie mam też zniżkę, tam powyżej 5%, chyba tam około 8%, ale no mówię, wejdź, porównaj sobie czasem ceny i zobaczysz, że jest dużo taniej czasem, jest dużo taniej. Model, już nie pamiętam, co ja kupowałem, chyba jakiegoś tam Panzera 4, który był tańszy o prawie 40 parę złotych niż to, co jest na moje hobby, a moje hobby jest ogromnym sklepem, więc oni powinni mieć naprawdę dobre ceny, powinni miażdżyć konkurencję. Więc, no. Tak, ja wiem, ale to wiesz, ja mam zniżkę stałą, nie? Tak jakby. Ale Exito to też, dlatego ja nigdy nie polegam na innym sklepie, nie? A no widzisz, no bo to wiesz, to wszystko zależy od sklepu, ale jak chcecie, odwiedźcie sobie ten Dream, zobaczycie, że naprawdę bardzo fajne sprawy mają. Tym bardziej, że oni są także właścicielami hurtowni i są dystrybutorem na całą Polskę firmy Zvezda. Więc jakbyście ładnie poprosili, tylko oczywiście nie mówcie tego, że wiecie, że oni są dystrybutorem Zvezdy. Jeżeli byście skopali jakąś szybkę ze Zvezdy, jakąś część uległaby wam zniszczeniu, zgubieniu, to oni wam ściągną tą część, samą jedną część. Już tak sobie szybkę ułatwiłem do pewnego samolotu, bo ją po prostu skopałem, a po dwóch szlifowaniach no szybka nie nadawała się do użytku i zamówiłem ją, w ciągu 3 dni miałem szybkę już w sklepie. W ciągu 3 dni. Jedną część. Nie musiałem pisać do Zvezdy. Po prostu napisałem do właściciela. Poprosiłem bardzo, że kupiłem model. Po prostu ją skopsałem i tak dalej. I miałem szybkę nową.
dostarczoną. Więc warto czasem o tym wiedzieć. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Chwila. Ja właśnie tak za samolotami zbytnio nie przepadam. Może dlatego, że się zraziłem tym rewelem, którego robiłem. No bo wiecie, to był mój pierwszy samolot, więc nie wiedziałem, jak to się dokładnie je. I nie wiedziałem, że Revel nie jest za dobrą firmą. Ale no trudno, teraz chociaż już wiem. Przyłożymy sobie tak mniej więcej, żeby zobaczyć, jak to wszystko się sprawuje tu. I jak to by wszystko wyglądało. Bo tak naprawdę na razie nie wiem, czego się spodziewać tutaj. Zobaczyć, jak to wszystko będzie na razie kolorystycznie wyglądać. O, dobra, budy na razie nie założymy jeszcze. Które hataki? Wiesz co, hataki, powiem ci, że malowałem hatakami, malowałem dokładnie tą, jak się nazywa? Tankietkę. Powiem ci, że bardzo fajne farby i naprawdę malowałem tymi nieśmierdzącymi i to wychodziło. Naprawdę byłem zdziwiony odnośnie tych farb. Bardzo fajne farby. Spróbuj naprawdę, bo też bardzo zachwalałem tą linię, tą orange, czyli te śmierduchy bardziej, które już trzeba rozcieńczać level thinnerami i tak dalej. I podobne też są naprawdę w porządku. Więc no, możesz śmiało spróbować. Dużo osób je zachwala. Muszę to trzymać, bo zaraz się rozleci, ale wygląda w miarę chyba, nie? Nie wygląda źle, ale nawet fajnie. I silniczek, fajnie to wygląda. Trochę mi zeszło się nad malowaniem tego zbiornika tutaj, jak widzicie. To jest na płyn chłodzący. Malowałem go pędzelkiem, metodą... Wiesz co? Ja malowałem... One były wtedy dostarczone... Dostarczone były wraz z modelem, bo malowałem jakby ten produkt IBG, tą tankietkę, która była... Tak jakby do testowania dla niektórych tam osób, które no coś tam promowały trochę tą markę, że tak powiem. Więc zostały one wtedy dostarczone. Małe takie buteleczki, one chyba były niebieskie, więc pewnie to była ta niebieska linia, a niebieska to są chyba typowe akryle. Ale nie wiem dokładnie. No dobra. Możemy sobie to zdjąć. Zobaczcie, jak i też myślałem, żeby to
całą deskę rozdzielczą, delikatnie przejechać, słuchajcie, dry brushem. Jak myślicie? Takim szarym, ale delikatnie, tak naprawdę, żeby tylko trochę detali to wszystko złapało, nie? Co myślicie o tym? Orange są fajne? Kurczę, wiesz, no właśnie nie testowałem, mam dużo tych farb i powiem ci, że właśnie przestałem się interesować innymi markami farb, dlatego, bo się zastanawiam, kiedy ja te wykorzystam. Dobra, siedzi. Niech to sobie trochę podeschnie. Ale fajnie, podoba mi się ta modulacja. Delikatnie wyszła, nie za mocno. Ten efekt, jak mówiłem, troszkę się zmniejszy, ale będzie fajnie wyglądać. Myślę, że jest ok. Te kąty są ładnie podkreślone. Myślę, że to wszystko ładnie, spójnie będzie wyglądać. Wieża oczywiście jest też w kolorze czarnym, więc będzie ok, moim zdaniem. Śmierdzą farby. No powiem ci, że wiesz co, tamki już teraz mi nie śmierdzą. Raczej, jeżeli rozcieńczam tym zwykłym dedykowanym X20, tym nieśmierdzącym, to nie jest tak źle. Ale jak mówisz, że Hataka mniej śmierdzi, to chyba naprawdę będę musiał spróbować, wiesz? Spoko, spoko, dam suba. Jak możesz, to podeślij mi linka do kanału, albo jak się nazywa kanał, to sobie zapiszę, wejdę i dam ci tego suba. To fajne są te detale, bardzo mi się to podoba, nie? Chodzi mi o kalkach. Dobra. Wejdę, na pewno dam linka. To znaczy suba. Zobaczymy, jak to jest ułożone z drzwiczkami teraz, bo jestem też ciekaw. Jak to nam wyszło?
Myślę, że okej jest. Wiadomo, zawsze powinniśmy malować założone drzwiczki, żeby nie pomylić się z rozjaśnieniami, żeby nie wyglądało to głupio, ale moim zdaniem jest okej, nie? Łoszyk do tego dojdzie, będzie malina. No, i zaraz będziesz miał tyle co ja, zobacz. Ale powiem wam, że długo pracowałem, żeby troszkę tych subów mi się zebrało. Nie jest to jakaś powalająca ilość, ale jestem z każdego bardzo dumny. I bardzo się cieszę, że jesteście na live'ach i możemy sobie fajnie pogadać. Konwersacja jest fajna i fajni ludzie. Bardzo mi się to podoba. A jak mówię i pewnie wiecie, lubię bardzo fajnie pokazywać jakieś techniki, których się nauczyłem sam. Nikt mnie tutaj nie prowadzi za rączkę metodą prób i błędów. Wielu się rzeczy nauczyłem sam. Nie jeden raz zostałem zjechany za słaby model, kiepski model, źle coś zrobione, za dużo tego, za mało tamtego. Więc też szedłem pewnie tak jak każdy z was taką drogą, że tak powiem, troszeczkę bolesną, ale myślę, że to jest bardzo dobra opcja, bo uczymy się na swoich błędach i jest ktoś, kto może nam powiedzieć, że no nie za bardzo to dobrze wygląda, popraw to, tak? Jeżeli ktoś nas klepie po pleckach i mówi, tak, świetnie, ładnie, dobrze zrobiłeś, to się wtedy w ogóle nie uczymy, nie? A tak jest właśnie najlepiej. Czytać dużo, oglądajcie jakieś filmiki bardziej zaawansowanych modelarzy, na przykład ten Night Shift bardzo fajne modele robi, widać, że gość świetnie się zna i z humorem to prowadzi, bardzo fajny, w porządku gość, bo też mam czasem z nim kontakt taki, że piszemy sobie tam między sobą, wymieniamy jakieś rzeczy, na przykład kamerę też kupił tą samą co ja, po prostu wcześniej mu ją poleciłem, że bardzo fajny jest ten aparat, z którego teraz widzicie, tym samym aparatem on kręci swoje filmiki i jak widzicie, moim zdaniem obraz i jakość jest bardzo fajna, no i tyle, i gościu sobie działa, nie? Może ma trochę większą wiedzę, może dłużej może się zająć. Tak, plasma też bardzo fajny jest, tak, tylko że szczerze powiem wam, że on troszkę tym opowiadaniem troszeczkę usypia. Nie wiem, jakie wy macie odczucie, ale tak opowiada tak bardzo spokojnie i tak trochę monotonnie. Wolę bardziej oglądać Night Shifta, chociaż jest no, typowo tak jakby bardzo, bardzo po angielsku. On jest taki bardziej jakby zabawny, nie? Wiecie, o co chodzi. Tak jak troszkę życiowo i tak z energią trochę to opowiada. Plasmo, wiem, że on jest jeszcze bardzo fajny i super model robi. Też kontakt mam z nim, czasem sobie tam coś napiszemy. No ale bądź jest troszkę taki usypiający. No, w 1.72, jak on robi te wszystkie jakieś odnośnie modeli samolotów, te wszystkie rusztowania, jakieś takie detale wewnętrzne, to jest masakra, nie? Panzermeister też troszkę smutno opowiada, tak? I coraz bardziej jakby odchodzi już od chyba robienia tych filmów, bo widzicie, że tego jest bardzo mało u niego. Scale Hangar 182, to jest gościu ogólnie z Polski. Już nie pamiętam, jak on się nazywa. To jest ten, co swoją żonę pokazuje, tak? Siema, Davix. Ten, co swoją żonę pokazuje, co ona prezentację modelów pokazuje, nie? Gość jest niewyjęty, żeby swoją żonę pokazywać w takich ubraniach czasem. W tych takich tam samonośnych tych no, pończochach i tak dalej. Kurde, no. No tak, no właśnie, suby lecą, nie? No bo, no, jak to mówią, dobra reklama dźwignią biznesu i handlu, nie?
No i Patronata ma, no dokładnie, tak. No ja jeszcze nawet nie myślałem o tym, bo gdybym miał założyć Patronata, to musiałbym faktycznie udzielać się i tam wrzucać, a ja trochę wkopałem się tymi zamówieniami i no i tak to wygląda, że nie zawsze mam czas. Gdybym miał czas, to byście widzieli fajny filmik, myślę, że co tydzień, który mógłbym tutaj wrzucić spokojnie, nie? A kurczę, jest troszkę inaczej. Zobaczcie, fajne jest to, że te koła też się ruszają, to mi się bardzo podoba. Delikatnie, bo delikatnie, no i jeździ, więc jak powiedziałem osobie, dla której robię ten model, że będzie jeździł i w ogóle, i że się koła skręcają, to był tak podekscytowany, że ale że dużych modelarzy, że co? No tak, no Dawid to robi kozackie te samoloty, ja wiem. Ale wiesz co, też jakby się tak przyjrzeć, to no nie są na jakimś świetnym poziomie, bo ja widziałem te modele na żywo. Nie są na jakimś świetnym poziomie. On chyba nawet od niedawna jakąś porządniejszą w ogóle kamerę ma do kręcenia tego wszystkiego, bo tak to on chyba nawet z komórki kręcił, już nie pamiętam. A, żeby pogadać z nimi. No, zawsze można, słuchaj, no. Wiesz co? Andy Hobby Headquarters. Powiem ci tak, wiem, że on na samym początku jeszcze bardzo robił taką bardzo starą metodą. Wiecie, tak jak kiedyś kładło się mech na dioramę, jak malowało się cały model w jednym kolorze, bez takiej modulacji właśnie. Wiesz, czysty model, tak jak z fabryki, ale widzę, że zaczął troszeczkę i modulacji, coś tam próbuje i tak dalej. Natomiast jak zawsze zaczynam oglądać jego filmik. Na samym początku jest zawsze to samo hasło i znaczy nie mam nic do tego, ale na początku ma taki głos, jakby go ktoś po prostu za jajka ścisnął. Taki everyone. Nie? Sami zobaczcie, jak będziecie oglądać następny jakiś filmik jego. To zobaczycie, że to tak trochę komicznie brzmi. Ale tak to gość jest okej. Ma duży sklep w Ameryce. Model może sobie każdy tak naprawdę zacząć sobie sklejać, bo jak ma taki dość duży sklep. No i tyle, no i co? No i gościu taki troszkę starszy i może się bawić, nie? Nie dość, że ma sklep, ma firmę, to już biznes. No i daje radę, no. Daje radę, bawi się chłop. No. Zobaczcie sobie takiego gościa. On się nazywa dokładnie. Żebym teraz nie zapomniał. Kurczę, no widzicie? On jest od tych produktów. Już wam pokazuję. Kojarzy ktoś? Jak on miał? Pamiętacie? Czy znaczy może kojarzycie? Wiesz co, agro? No trochę tam już rozmawiamy. No jak coś to sobie możesz przewinąć. Wilder, no właśnie. Podobny trochę do nazwy mojego kanału, nie? On jest Wilder, jestem. Ja jestem Welder. W ogóle jakby ktoś. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Mój kanał nazywa się tak jak. Taka trochę może moja ksywka jeszcze z czasów, tak jak jeździłem na rowerze, tam skakałem. No, to Welder to jest spawacz, nie? No, dokładnie. Welder Art.
Dokładnie. Spawałem jedną ramę w 12 miejscach. Nie miałem wtedy za dużo pieniążków, a że rama była aluminiowa, to przy każdej pęknięciu ją spawałem po prostu. Więc tak to wyglądało. No. Więc tak to wyglądało. Stary czas. Ale tak samo jak właśnie Night Shift też śmiga na rowerze, w zjeździe, w downhillu, we freeride'zie, więc pewnie wie chłop, o co chodzi. To ja Amelinium, tego nie pomalujesz. Amelinowy jest. Nie pospałaś dokładnie. No ciekawie, ciekawie to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej z tego. Wiesz co? Nawet bardzo mi się podobają tematy zombie. To od razu powiem i na pewno będzie taka diorama. Walking Dead to jest mój jeden z lepszych seriali, które oglądałem. I na pewno coś takiego zrobię. Odnośnie Prypeci i tak dalej, też myślałem o czymś takim. Nawet mam już zakupione na przykład kilka figurek zombie, ale także myślę o właśnie takich tematach, jak właśnie Prypeć i całe te klimaty takie właśnie postapo, nie? Nawet też myślałem o, przypuśćmy, zakupić jakiegoś pick-upa i go trochę podrasować, przerobić na takiego Mad Maxa trochę i właśnie zrobić taką delikatną, małą dioramkę, taką postapokaliptyczną, nie? Zacznie. Dobra, a i kto bierze szczepionkę? Ręka do góry. O, dokładnie. Ale dożylnio, od razu dożylnio. 90 dożylnio i to niczego się wtedy już nie załapie. A tak, no też takie coś widziałem, wiesz, ale wiesz co, chyba bym wolał sam to zrobić wszystko. Sam cały zestaw sobie zrobić, bo no wiecie jak to jest. Nie zawsze to wygląda fajnie, nie? A tak to sami nasypiecie sobie tego kamyczka, sami jakąś fajną. Spirytu taka. Kurde, no wszystko można użyć, no. Co wam powiem? Na razie sobie to odstawimy. Fajnie się gada, więc przez ten moment sobie zrobimy jeszcze kółka. Malujemy sobie je chociaż.
Rubber and Tire. Zobaczcie, co się już w ogóle stało z tą farbą. Widzicie to? Masakra, nie? No, ale dłuższe live'y robiłem. Robiłem kiedy live'y, to miałem po prawie 3 godziny. Dobra, mieszareczka. Nie chce mi się tego trzepać. Chyba zacznę. Zobaczcie, ramka łapie ten. Nie, raczej nie. Ale wiecie, jak to jest, ile trzeba trzepać tymi farbami, żeby coś tam wymieszać. Aż czasem już ręka boli. No, dokładnie, no ale czasem się nie chce. Dobra. Nienawidzę tych kółek, tych gumowych. Tak nie lubię tych gumowych kół. To jest tragedia. Może by tak to zrobić? Tak pomalować to? Albo tu? No gumowe, no tragedia jest. Dlatego właśnie zrobiłem sobie ten odlew, nie? Tego koła. Nie? Tu robiłem ten odlew akurat. Nie? Pyk. I tylko żywica. Ciach. I mamy koło. Z tego, co widzę, zero bąbli, więc będzie dobre kółko. No i z żywicy będzie wtedy, nie? W razie czego to... Nie usuwam, bo ich nie mam. Nie mam maszyny do tego, natomiast kluczem w odlewaniu jest lanie warstwami wszystkiego. Silikon. Jak już masz przygotowany w formie z klocków Lego, na przykład ja klocków Lego używam, dlatego tu widzicie takie. Tak, lanie warstwami i lejecie warstwę, powiedzmy, centymetrową. I jak już macie nalaną tą warstwę centymetrową, tak, czyli macie, powiedzmy, kółko sobie stoi sobie w tej foremce, tak. Lejecie wokół, wiadomo, nie lejcie od razu na element, który chcecie odlać, bo powietrze się zbierze gdzieś pod spodem. Lejecie sobie wokół, żeby ona, żywica, spokojnie poziomem podnosiła się i zalewała wcześniejsze jakby powierzchnie. I pod koniec, jak to już jest jak już nalejecie tą 1-centymetrową warstwę, to jeszcze sobie bujam całą tą formą. Ten trochę silikon się rozlewa, tak przelewa. Ewentualne bąbelki wtedy wychodzą. Ale jak mówię, jest ta warstwa centymetrowa,
to na spokojnie nie będziecie mieć bąbli. Zero będzie bąbli, gwarantuję to wam. Zobaczcie. Nie? Zero bąbelków, nic. Moim zdaniem nie da rady. Znaczy, gdybyś miał pojazd cały, kurczę, gdybyś miał pojazd cały w jednej bryle i miał dobrą formę i maszynę do odpowietrzania na wtryskach żywicy, to wtedy myślę, że dałbyś radę. Natomiast bez odpowietrzarki nie da rady. Bo po prostu drobnych elementów ci żywica wtedy nie odleje. A praca żywicy to jest do 8 minut i już masz ją twardą. Po kolei. Klocki Lego. Układasz sobie formę. Z klocków robisz sobie obudowę. Rzecz, którą chcesz odlać, musisz przytwierdzić. Ona nie może odpaść. Musi być przytwierdzona. Obudujesz wszystko sobie wokół. Ramka, nie? Wysokość tak samo. Mieszasz sobie silikon, mieszasz w osobnym pudełeczku i zaczynasz zalewać sobie tą formę od góry do centymetra. Wyschnie. Na następny dzień pewnie, bo to schnie powiedzmy około 24 godzin, może trochę mniej. Znowu wlewasz kolejną, znowu odczekasz, znowu kolejną, znowu odczekasz i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko. Niedługo powinienem dodać filmik, ale na wcześniejszym filmiku, na wcześniejszym live'ie masz pokazany dokładnie jakiego silikonu używam i jakiej żywicy używam. Więc wszystko jest tam podane, po prostu wejdź sobie na wcześniejszy filmik. On też będzie ze zdjęciem MRAP-a, będzie prawie to samo, nie? Więc tam będzie miał wszystko ładnie pokazane. Bo nie chce mi się po prostu tego wszystkiego teraz wyjmować, nie? Tak, wejdź sobie na Allegro, masz modelarnia.pl. Nie, modelarnia24. Tam powinieneś wszystko sobie tam zakupić. Ja właśnie stamtąd kupuję wszystkie swoje silikony i żywice. Dokładnie. Czorne koła będą. Wiesz co? Wieża może być łatwiejsza do skopiowania, nie? Może ci się uda. Spróbować możesz. Jeden i pół, ale wiesz co, wszystko reguluje sobie pod spodem, pod zbiornikiem, bo ten aerograf ma taką możliwość, więc tak naprawdę nie wiem, jakie jest ciśnienie. I wiadomo, amonigami, nie? Maluję, więc jakby ktoś wam mówił, że się nie da, to się da migami malować normalnie i bez zapychania i ładnie malować. I zobaczcie, że prawie nie rozcieńczyłem tej farby, więc troszeczkę może dałem tego rozcieńczalnika. Ważne jest dobre wymieszanie
konsystencja właśnie, nie? To przy wymieszaniu i ciśnienie odpowiednie. A, spoko. Ej, to ty pisałeś, patrz. No to musisz pisać, że ten. Napisz mi zawsze, no, nick. To będę, wiesz, wiedział lepiej, nie? Odnośnie Shermana mówisz, tak, Davix? Trzym się, Mariusz. Do usłyszonka. No to powiem ci, Davix, bardzo ładnie Shermanek ci wyszedł. Bardzo ładny. Możesz się pochwalić, Davix, tutaj. Znaczy, chodzi o to, że tak powiem, masz kontrahenta. Znaczy, klienta. A i powiedz mi, Davix, jak gościu się zgodził na tą cenę? Ile mu powiedziałeś? Z ciekawości pytam. Dobra, okej, fajnie. Bardzo spoko modele robisz, więc możesz się tym śmiało zająć. Bardzo ładnie ci wychodzą. Dobra.
Wiesz co, różnie. To wszystko zależy, jak skomplikowany model, co chce klient uzyskać, czy to ma być tylko z pudełka i to wszystko, czy chce jakieś dodatki. No tak naprawdę bardzo dużo czynników się na to składa, nie? Wiesz co, no ciężko będzie, ale naprawdę będzie ciężko, szczerze. Też myślałem o tym, bo też chciałem barkę zrobić, ale jak zobaczyłem te figurki z Tamii, z tego z Italerki, te, które są w zestawie z tą barką, no to mówię, ale wiesz co, możesz zrobić coś takiego, bo tak naprawdę za dużo nie będzie widać z tej figury to, co się dzieje tam od dołu. Przypuśćmy buty i tak dalej. No bo to jest już taki detal, który naprawdę można jakoś tam ukryć. Może zrobić tak, że zakupić sobie trochę główek. Takich, jakby to powiedzieć, uniwersalnych. Czyli wiesz, głowa tam po prostu z włosami, czy coś takiego, czy tam jakieś gołe główki. Jakiejś dobrej firmy, na przykład Horneta, czy na przykład Alpina, i chociaż pozmieniać te główki, pozmieniać to wyposażenie troszkę. No musiałbyś na pewno popracować trochę nad tymi figurami, ale te Italeri, no coś tam można jeszcze z nimi robić. Możesz kupić też na przykład z dwa jakieś zestawy Amerykańców z Dragona i po prostu je podmienić, nie? Takich stojących. No wiadomo, żeby to wszyscy też byli tam Rangersi piechota, nie? No ciężko będzie się z tym pobawić, bo ja też o tym myślałem, nie? A Monters, odnośnie właśnie tych zleceń, to ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę każdy ustala sobie swoją cenę. Znam osoby, które bardzo dużo biorą za modele. Posłużyć się przykładem, że na przykład są to kwoty rzędu 600 zł za samo malowanie jakiegoś małego modelu w skali 1,72, tak? No ale to są osoby, które już jakieś tam efekty uzyskują, chociaż znam osoby też na taką dużą skalę, że tak powiem światową, no to już są 1000 euro. Więc kurczę. No jest trochę, można zarobić, ale też się człowiek narobi, tak? I naprawdę są to różne kwoty. Ja na przykład zaczynałem malowanie figurek od jakichś tam powiedzmy 20-40 zł. No teraz jestem na etapie powiedzmy jakichś tam 100 zł, tak? 100 zł trochę ponad wyżej. Ale moi znajomi, którzy zyskują już jakieś tam medale, na przykład na Golden Demons i tak dalej, no już malują po 400 euro. Różnie, tak, muzea też kupują, dużo prywatnych osób, kolekcjonerów. Ile szacunkowo zrobiłem modeli? Szczerze nie wiem, myślę, że robię około 4 do 5 modeli na miesiąc. Myślę, że chyba tak. Znaczy takich typu właśnie jak ten Emrap, tak? Auto cywilne? Nie podjąłbym się tego, sorry. Nie chciałbym nawet. Wiesz co, Mati? Powiem ci, że to może być spokojnie nawet twoja praca, nie? Jeżeli ogarniesz już takie rzeczy i chcesz to robić dla kogoś, no to może być już praca, nie? Pokażę wam w sumie, bo to też nie będzie jakąś tam wielką tajemnicą. Pokażę wam, ile figurek mam do zrobienia na ten miesiąc. Zaraz zobaczycie. To chwila. Żebyście sobie zobaczyli to ładnie.
Paczka przyszła do mnie w piątek. Paczka w piątek przyszła. Dobra, już mówię. To. Dobra. To. 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 I to. To wygląda. Alpajny bardzo fajnie. Z tego się będę cieszył, że będę malował. Z tego niekoniecznie. No ale... Ja będę będę grzybował, jadł i będę malował. No. Właśnie to tak jest. Co ludzie mają z figurkami? Właśnie to, że nie każdy potrafi pomalować figurkę, nie? 5 osób przy stole. Będę miał osobny stół z lampami. Ze wszystkich. Może jeszcze live'a zrobię. Będzie ten. Pociągnięcie pędzlem, gryz pieroga. No, ale bardzo fajne figureczki, powiem wam. To jest nowość w ogóle, a wam pokażę nawet, bo kurczę, świetnie wyglądają. Mam figurki Warhammera też. Bardzo fajnie i polecam. Kurczę, też bym sobie je pomalował z chęcią, ale nie mam kiedy. No, są super. Warhammery też mi się podobają. Ale podobają mi się, wiesz, bohaterowie, nie? Czyli wiesz, takie zaawansowane, że tak powiem, te postacie. Nie te takie zwykłe tam podstawy, tylko że ci zaawansowani już, nie? To jest piękna sprawa. Alpajnik to jest. O, będzie słabo widać. O, dobra. To jest mega, po prostu te figury wymiatają po prostu. No nie ma. Powiem ci, że myślę, że im więcej robiłem modeli, tym mi zaczęło to wszystko lepiej wychodzić. Im więcej, tym lepiej, tak? Jeżeli jedna ci figurka, na przykład, przypuśćmy, nie wyjdzie, to weź kolejną, maluj. I już czegoś będziesz się uczył, że w tamtej na przykład nie wyszło, bo się świecił. No to już w następnej będziesz wiedział, że musisz dodać do farby matu, tak? Lakieru matowego, albo po prostu pokryć go matem po malowaniu, nie? Im więcej będziesz robił, tym będzie ci lepiej wychodzić, ale jeżeli masz taką opcję, to staraj się, żeby ktoś ci mógł doradzić, nie? Tak jak na przykład, przypuśćmy, oglądasz sobie mój kanał, zadaj pytanie, jeżeli czegoś nie będziesz wiedział, coś nie będzie ci wychodzić, to osoba, która już to przeszła, która też miała takie pytania, na pewno ci pomoże wtedy. Przynajmniej ja bym tak zrobił i na pewno, jeżeli będziesz miał pytania, to też ci pomogę, nie? Myślę, że minęło mi jakiś rok. Rok, żeby powiedzmy to w miarę zacząć ogarniać. Chociaż od samego początku to miałem nie to, że dryk artystyczny, ale ja zaczynam zawsze od doboru jakichś zdjęć. Przypuśćmy, robię dany pojazd. Na przykład tak jak tego merapa teraz robię, to zbieram sobie pierw zdjęcia, nie? Nie robię nic na lipę. Że na przykład widzi mi się, że na przykład on powinien być zielony, ciemnozielony albo niebieski, kurde. A tak naprawdę jest zielony albo pustynny, tam piaskowy. Że na przykład w środku jest pustynny, na zewnątrz był przemalowywany przez Polaków. I to jest bardzo ważne. Zawsze bierzcie sobie jakieś zdjęcia referencyjne, które was poprowadzą. Jak powinna wyglądać ta kolorystyka, nie? Tak, każdy model, który wykonasz dalej, będzie coraz lepszy.
zestaw farb do niemieckiego uzbrojenia, znaczy uzbrojenia czy umundurowania. Kurczę, zobaczcie te główki, no przecież to jest po prostu, to jest mistrzostwo świata, nie? Mundur. Ja do munduru używam takich farb. Podstawy koloru munduru. Nie musisz się skupiać na tym, jaki ma być to kolor. Jeżeli ma być jasnozielony, użyj jasnozielonego i tak podczas malowania on wyjdzie ci już później zupełnie inaczej. Jeżeli mundur miał, nie wiem, był szary, to maluj go na kolor szary, ale dasz rozjaśnienia i będziesz miał zupełnie inny kolor. Więc najważniejsze jest, żebyś posiadał zdjęcie referencyjne. Później dopiero się zastanawiaj, co zrobić z resztą. Pokażę wam coś, fajny przykład. Poczekajcie. Warto zakupić sobie jakieś ciekawe książki. Bo wiadomo, możemy wpisać sobie to w Google, ale nie zawsze każdy może coś tam wyszukać, wynaleźć i tak dalej. Zakupujemy sobie książkę i mamy wszystko dokładnie opisane, jak wyglądało, jaką miało kolorystykę. Pokażę wam fajny przykład. Bagnety i żabki do bagnetów. Tak? Tutaj. I ktoś powie, że żabka do bagnetu wyglądała jakiegoś tam jednego koloru i tak dalej. Niektóre miały bakielitowe rączki i tak dalej. Więc warto mieć dobre zdjęcie referencyjne, albo w moim przypadku oryginalne rzeczy akurat, tak? Ale zdjęcie referencyjne jest bardzo ważne przy wszystkich elementach, które chcemy malować i od tego zawsze zaczynajcie. Wybierzcie sobie zdjęcie referencyjne menaszki. Bardzo, bardzo dużo osób menaszki maluje źle. Niemieckie menaszki, tak? Nie, manierki, przepraszam. No, menaszka tu jest z boku. Manierki niemieckie malują źle, a oryginał troszeczkę inaczej wyglądał. To sukno wyglądało zupełnie też inaczej. Moje trochę jest już wyżarte przez mole, ale no trudno. Nie ja trzymałem, to nie miałem moli w domu. No, więc widzicie. Trochę to inaczej wtedy wszystko wyglądało, ale to jest właśnie klucz do tego, żebyśmy mieli dobrej jakości odwzorowanie elementów. To jest właśnie najważniejsze, nie?
Tak samo. Tak samo jest z menażką, nie? Te 30 nie mam. Nie mam. Panterkę bym z chęcią przygarnął. No, ale no mówię. Na przykład to też jest bardzo ważne. Zobaczcie, że dużo osób maluje manierkę i robi obicia w rdzy. Manierka nie miałaby obić w rdzy, bo ona jest aluminiowa. Menażka, Boże, przepraszam. Menażka, to jest na zupę, tak? Więc w momencie, kiedy ona się wycierała, to ona się świeciła, ona była aluminiowa. Tak? Tak samo jak kubek od manierki, on też był aluminiowy. Jedyne, co nie było aluminiowe z wyposażenia, już nie mówiąc o hakach do munduru i tak dalej, niealuminiowa była puszka na przeciwgazowa, tak? Tu mamy splinterka na przykład. nie mam pepeszy, no. Więc aluminiowe guziki, tak? One nie były czarne, były aluminiowe. No dużo takich jest, wiecie, takich detali, które warto poznać, nie? Zanim zabierzemy się za pracę. O to mi chodzi, żebyście to zrozumieli, że warto najpierw... Mamy projekt jakiś w głowie, zanim kupimy sobie jakieś tam dane rzeczy, przypuśćmy, no, tam czołg mamy już kupiony czy coś, to pomyślmy o tym, jak powinno wyglądać mundurowanie, jakie kolory, żeby dobrać ewentualnie farby. Mam granat w drugim pokoju. Tak? Kolorystyka nigdy nie będzie taka sama. Nie ma jakby z góry opracowanego koloru, który będzie odpowiadał Niemcom, który będzie Amerykanom odpowiadał i tak dalej, bo jest bardzo dużo możliwości, że ten kolor zupełnie inaczej wygląda. Inna fabryka, inne użytkowanie, przerabiane elementy umundurowania na zamówienie, inna partia materiału w ogóle, tak? Jest bardzo... Nie chce mi się. Więc wiecie, no jest bardzo dużo opcji. Warto zakupić sobie książkę. Jeżeli nie chcecie książki, to przewertujcie troszkę Google, tak jak ja, zobaczcie. Najpierw zobaczyłem, jak mniej więcej ten pojazd wygląda, przestudiowałem, jak był pomalowany i dopiero wtedy zaczynam pracę, tak? To jest bardzo ważne. I wzorujcie się na tych kolorach. Przypuśćmy, damy kolor umundurowania taki, tym będziemy rozjaśniać, a tym będziemy robić cienie. I nie ma tutaj przepisu, żebym powiedział, tak, tym kolorem maluj tylko mundur cały i będzie super, bo tak Niemcy mieli. Nie, no bo ty malujesz to artystycznie bardziej, nie? Nie chcesz odwzorować tego tak jak to było idealnie. Tak? Wiesz, o co chodzi? Że chodzi o kolor, tak? Jeżeli będziesz chciał pomalować figurkę jednym kolorem, no to wiedz, że ona w oczach jakby oglądającego nie będzie atrakcyjna, bo no, artystyczne podejście do naszego modelarstwa na tym polega, że to jest interpretacja, tylko pokazanie jakby swojego widzimisię odnośnie danej rzeczy, nie? Ja na przykład bardzo dużo koloru używam do Niemców. Takiego. To jest na przykład Yellow Oliva. Bardzo dużo koloru. Też tego zużyłem. Luftwaffe Camo Green. Tego też już mam resztkę w sumie. I od takich kolorów bazowych wychodzę. Przyciemniam, później robię ciemne elementy takim. I mi wychodzi zupełnie inny kolor, niż tak naprawdę podręcznikowo miałoby to wyglądać, nie? Ale warto. No.
Ale Space Marines też mam. Jak fajnie, że piszesz, bo też mi się podobają Space Marines. Mam tam kilku, więc na pewno też będę je malował w jakimś czasie, ale kiedy, to jeszcze nie wiem. Kurczę, te główki Alpina. Sarki. No. Jeszcze ramka łapie, ja pierdzielę. Kurde. Świetnie te główki wyglądają. Całe ogólnie te postacie Alpine są. Jakość jest tych detali po prostu świetna. Zobaczcie te spodnie, wszelkie te fałdy materiału. Kurczę. No i bardzo fajne jest też to, że spasowanie jakby tych elementów jest dużo lepsze niż w plastikach, bo tak naprawdę dociskamy ten element i zobaczcie, mamy idealne spasowanie. Nie musimy nawet szpachli nic dodawać, nie? Po prostu przyklejamy element i mamy figurkę gotową do malowania. No, ale się nagadałem dzisiaj. Słuchajcie, chłopaki, dziękuję, że i dziewczyny, jeżeli też są jakieś. Dziękuję bardzo, że byliście. Kolejne prace nad MRAP-em wkrótce. Wszystko będę zamieszczał też na facebookowym profilu, na moim koncie Welder Art, więc zapraszam też, jeżeli nie jesteście jeszcze na tym koncie, tam śmiało możecie też jeszcze coś tam napisać do mnie, zapytać lub tak jak na przykład Davix wysłać własny model, nie wiem, żeby go ocenił, żebym powiedział, co mógłbym poprawić, co według mnie wygląda fajnie, i piszcie śmiało, bo naprawdę lubię odpowiadać na pytania, lubię wchodzić w konwersacje i tak dalej, więc fajnie. A dobrze by było też, jeżeli na przykład zaczynacie, to żeby była jakaś osoba, która wam dobre słowo powie, coś podpowie, albo co trzeba zmienić. To jest bardzo ważne, bo szybciej po prostu będziecie się uczyć, nie będziecie musieli robić, nie wiem, jakichś rzeczy, by sprawdzić cokolwiek, czy to w ogóle wychodzi i czy działa, nie? No, dobra, więc słuchajcie, trzymajcie się, dzięki, że byliście. Już niedługo postaram się ogarnąć ten konkursik. Będziecie o tym mieć na pewno wiadomość. No i tyle. Do następnego, do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.